Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zodiakalne Skorpiony w Waszym horoskopie na kwiecień 2022 roku. Jeżeli chodzi o znaczące momenty dla Was w kwietniu, to będzie 3 kwietnia oraz 16 kwietnia. Za chwileczkę przejdziemy do rozkładu z kart, natomiast oczywiście chciałabym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału i kochani, pamiętajcie o tym, żeby korzystać z zakładki Społeczność. Tam znajdziecie najświeższe informacje o promocjach na kanale. Obecnie zachęcam Was do skorzystania z promocji na czytania roczne we wszystkich sferach życia, ponieważ są one dostępne w cenie promocyjnej. Dzisiaj 22 zł tylko. Być może w najbliższym czasie ta cena się utrzyma. Zobaczymy, jak długo ta promocja będzie obowiązywała. Ponadto pozostało jeszcze jedno miejsce na szkolenie w zakresie energii pieniędzy. Jak przyciągać do siebie pieniądze, jak przyciągać do siebie bogactwo, jak te pieniądze utrzymywać, co zrobić, żeby właśnie energia pieniądza pracowała dla Was. Zapraszam na szkolenie. Pozostało, tak jak powiedziałam, jedno miejsce wolne. Wszelkie informacje na temat tego szkolenia znajdziecie oczywiście w zakładce Społeczność. Tam znajduje się odpowiedni post. Poszukajcie sobie. No i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Kontakt do mnie, mój adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem. No i teraz sprawdzamy, co tutaj karty dla Was będą chciały przekazać. Zodiakalny Skorpion, kwiecień 2022 roku. Co Was czeka w kwietniu, drogie Skorpiony? W pracy i w finansach, co Was czeka? Praca i finanse dla zodiakalnego Skorpiona. Praca, finanse, ok. Co Was czeka w miłości? Miłość, uczucia, emocje, związki. Co Was czeka w tej sferze życia? Dobrze. I jaka jest rada dla zodiakalnego Skorpiona? Ok. No, powiem tak szczerze, że tutaj ten kwiecień to będzie dla Was troszeczkę taki dziwny miesiąc. Takie dziwne tutaj karty pokazują się. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, po pierwsze, jeżeli chodzi o Skorpiony w dziewiątce denarów, na gruncie zawodowym pokazuje się, że albo jesteście wolnymi strzelcami, albo macie jakąś taką pracę niezależną, albo jesteście niezależni finansowo, pracujecie sami na siebie, możecie zarabiać całkiem nieźle, możecie mieć jakby tutaj te sprawy finansowe poukładane w miarę. Karta Księżyca pokazuje, że jednak mogą mimo wszystko nastąpić jakieś straty finansowe w kwietniu. Dlaczego? Dlatego, że nie będziecie potrafili tutaj zapanować nad swoimi zachciankami być może, albo niektórzy z Was będą po prostu te środki wydatkować na jakieś imprezy, na jakieś po prostu używki. No, nie daj Boże, że jeżeli ktoś tutaj ma kilka osób, leci na kilka frontów, to mógłby na przykład inwestować w kilka różnych osób, tak? Ale to myślę, że taka sytuacja albo nie ma miejsca, albo jest to po prostu przekaz dla jednej, jedynej osoby. W każdym razie tutaj jest pokazane coś takiego, że pieniądze macie, że zasadniczo możecie całkiem nieźle zarabiać, że możecie mieć dobrą pozycję zawodową, sami sobie jesteście panami, ale w kwietniu nastąpi jakby taka strata finansowa, która może być spowodowana niekorzystnym rozporządzaniem swoim mieniem. Czyli widzicie, to jest właśnie to, co mówiłam wcześniej a propos korzystania z energii pieniądza, że jakby za dużo jest różnych źródeł za dużo może będziecie chcieli nakupować, może tutaj właśnie troszeczkę z tym przesadzicie. Druga sprawa jest taka, że jakby niektórzy z Was będą mieli bardzo fajną taką wenę twórczą, będą mieli dobrą intuicję i bardzo wiele rzeczy będą chcieli zrobić, ale być może troszeczkę za dużo. Może też być tak, że ktoś osiądzie na laurach, ponieważ właśnie w tej dziewiątce denarów już coś tam fajnego sobie zarobił, więc może tutaj będzie się otaczał luksusem, coś sobie kupował. Natomiast nie zdaje sobie sprawy z tego, że przez to na przykład ma złą organizację pracy, że na przykład jakieś obowiązki leżą odłogiem, że z czymś nie zdąży, że potem nie będzie w stanie sobie pracy rozplanować, że nie będzie w stanie sobie na przykład pogodzić różnych zamówień. I tu może być właśnie takie niebezpieczeństwo, żebyście za szybko po prostu nie ucieszyli się, że sobie dużo zarobiliście i zamiast właśnie skupiać się na wydatkowaniu środków albo na tym, że wow, jestem zadowolony z osiągniętej pozycji, no to dalej się starać i odpowiednio organizować sobie pracę, żeby właśnie z tego nie było jakiegoś problemu. Teraz tak, jeżeli chodzi o życie miłosne,
No, powiedziałabym tak. Jest tutaj pewien rodzaj posuchy, ponieważ pokazuje się czwórka mieczy, czyli albo jesteście sami, albo jesteście z kimś w separacji, w jakimś rozstaniu, w jakimś braku kontaktu. Nie wiecie do końca, co tutaj się będzie działo. Czy ta relacja jeszcze trwa, czy ona się zakończyła? No, trójka buław pokazuje, że tu jest możliwość, na przykład, jeżeli byście się do tej pory nie kontaktowali za bardzo, to jest możliwość, że w kwietniu taki kontakt nastąpi, albo jakieś nawet spotkanie, że ruszy tutaj troszeczkę z tą relacją, ale dalej pokazuje się karta umiarkowania. Więc po pierwsze, może być tak, że ktoś tam się odezwie, ale to będzie jednorazowy kontakt i następnie znowu nastąpi taki okres ciszy, jakiegoś takiego niezdecydowania, że nie wiadomo, o co tutaj chodzi, tak jakby ktoś chciał, ale jednocześnie mu się nie chciało. No, takie to wszystko jakby było nudne, troszeczkę wymuszone, jakby brakowało w jakiejś relacji takiego ognia i takich odpowiednich emocji, jakby ktoś tutaj próbował ciągnąć relację na siłę. I to zarówno może być relacja, w której już jesteście, w której tkwicie cały czas, tylko za bardzo nie wiecie, gdzie dryfujecie w tej relacji, bo jakieś uczucia tutaj mogły osłabnąć, bądź jest to relacja taka z doskoku, gdzie tam od czasu do czasu, powiedzmy, ktoś się odzywa, ale właściwie niewiele się dzieje w tej relacji. No i tu by się trzeba było zastanowić po prostu, co dalej, jak długo jeszcze tak możemy te relacje ciągnąć. Tutaj też może być coś takiego, że ktoś jest obecnie chory, bądź z jakiegoś powodu wykluczony seksualnie na przykład. Może być jakaś właśnie choroba towarzysząca i na przykład ta druga strona szuka sobie atrakcji gdzie indziej. Ona po prostu potrzebuje, żeby coś się działo. Nie wiem, podróżuje sobie po świecie, nie za bardzo się przejmuje waszym stanem, czy wy nie za bardzo się przejmujecie stanem tej osoby. No i w jakiś sposób jakby te więzi się rozluźniają. W karcie umiarkowania jest pokazane, że jednak po prostu gdzieś tam te uczucia uleciały, że to już nie jest tak, jak było na początku, że być może ktoś tutaj jest w pewien sposób wykluczony, a druga strona no nie do końca jakby to szanuje, nie do końca trwa przy was, czy wy przy tamtej stronie. Ktoś tutaj po prostu tego nie rozumie, że czasami sytuacja tego wymaga, aby troszeczkę zluzować, że czasem są trudne sytuacje w relacjach i na przykład ktoś oczekuje naszej pomocy. Więc tutaj tak jakby było takie niezrozumienie, jakby te uczucia gdzieś się rozmywały. No i teraz tak, dla Skorpiona radą jest trójka mieczy. To jest ciekawa rada, bo trójka mieczy jest taką kartą, która mówi o tym, żeby albo pozwolić się zranić w jakiś sposób, tylko pytanie, po co ktoś miałby celowo dawać się zranić, albo przyjąć do wiadomości jakąś porażkę, bądź też przewidzieć możliwość jakiejś porażki ewentualnie, bo trójka mieczy to już jest taka sytuacja, kiedy no, zostaliśmy zranieni, jest ten cios prosto w serce. Czyli przewidzieć możliwość porażki, bądź uznać, że taka porażka w danej sytuacji może mieć miejsce, dopuścić to, jakby wziąć to pod uwagę, przeżyć tę porażkę, nawet jeżeli ona będzie bolesna, ale po prostu później już będzie łatwiej, bo nie będziemy też się sami oszukiwać. Czyli z jednej strony, na gruncie takim miłosnym, może to być po prostu dojście do wniosku, że no, ten układ się nie sprawdzi, że może ciągniemy, próbujemy na siłę reanimować związek, który nie ma racji bytu. I może warto by było przestać. Wiadomo, że serce będzie nas bolało, ale może to jest dla nas lepsze. A z drugiej strony, na gruncie takim zawodowym, to też może oznaczać, że no, trzeba będzie z ciężkim sercem na przykład z czegoś zrezygnować, nie brać na przykład tak dużo zleceń, jeśli wiemy, że nie podołamy, że to będzie za dużo, że nie będziemy sobie w stanie zorganizować pracy. Czyli tu z jednej strony będzie nam smutno, przykro, bo na przykład chcielibyśmy jakieś zlecenia wziąć, bo nam się to podoba i chcielibyśmy to zrealizować, albo chcielibyśmy na tym zarobić, no ale nie da się pogodzić wszystkiego i tutaj po prostu to jest taka mądra organizacja pracy, że z czegoś czasami trzeba zrezygnować, żeby inne rzeczy doprowadzić do ładu i składu, żeby inne rzeczy były w porządku, żeby po prostu nie zawalić czegoś na innych polach. To trzeba po prostu mądrze wybierać. I to się odbywa z ciężkim sercem, ale no jest to niestety konieczne, żeby wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Więc tak to wygląda dla skorpionów. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco, życzę udanego kwietnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.